Szanowni Państwo, to jeszcze ja chcę powiedzieć, że o Bolku, zdrajcy ojczyźnie, że on nadal należy do PO, nadal, która przegrała wybory, przegrał prezydent, taki, który narobił sobie dzieci 13, tak jak wojsko pancerne. I no i, szanowni Państwo, ten Boluś to jest kawał drania śmierdzącego. Ja go proszę nienawidzić. On należał do Solidarności, ale on zdradził ojczyznę naszą. On zdradził nas. On był prezydentem, ale ja nie wiem za co. On był prezydentem. On, tak jak chyba to ten Komorowski, drugi Boluś się zjawił się. Dwa Bolusie. Jeden, wiadomo o kogo chodzi, nie wymienimy imienia, nazwiska, bo wiecie Państwo, kochani moi. A drugi Komorowski się znalazł się też. To oni się dobrali się sobie parami. I dzięki Bogu, że wygrał Andrzej Duda, Andrzej Sebastian Duda. Anna Duda to jest bardzo porządna kobieta i tylko dwojga dzieci ma, tak jak Bóg nakazuje, jak Pan Jezus. I ja podejrzewam jeszcze co. Spójrzcie tylko, szanowni Państwo, kochani, na Komorowskiego, na której ręce ma obrączkę. Jeżeli człowiek normalny, zamężny, żonaty mężczyzna, to na prawej ręce nosi obrączkę, a nie na lewej. Dlatego, że Komorowski to albo wdowiec, albo może rozwódek. Może pierwsza żona rzuciła jego jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nie wiadomo, jeszcze będzie on przeze mnie zbadany, dlaczego on nosi na lewym ręku obrączkę, bo i niech przyzna się sam, czy on wdowiec, czy to kto, bo to zatajać nie można. To trzeba oficjalnie ogłosić, że ja byłem wdowcem, że ja byłem to. Nie jest tak ani śmiech, ani nic. Trudno się mówi, jak żona zmarła, miała jakąś tam chorobę. Choroba nie wybiera ludzi. I ani mężczyzn, ani kobiet. Zabrał Bóg do siebie i tak dalej. No, trzeba było powiedzieć, że jestem wdowcem, zostałem wdowcem i tak dalej, ogłosić. Ani po cichu robić dla innej kobiety dzieci aż 13, dołożyć do swojej, do pierwszej żony dzieciaków pierwsze i razem 13 jest. Tak jak powiedziałem na początku, tak jak wojsko to jest pancerne. To jest armia pancerna. Ale nie wiadomo, tą armię on stworzył, ale wszystko mają podwójne dziurki tylko. Czy one będą umiały strzelać? Nie, na pewno. Bo mężczyzna to zawsze się wyćwiczy, się do wojska idzie. A kobieta to ona nie umie ani, nie jest tylko do garów. O, i wszystko. No i szanowny, kochany Państwo, tyle na razie. Dziękuję bardzo za moje i jeszcze raz apeluję, ażeby kupowaliście pieski takie ładne jak u mnie na podwórku teraz. Mam, posiadam senatora, kochany mój, i bardzo jego kocham, bardzo będę im się opiekować, bardzo jego szanuję. To jest zagraniczny piesek, on jest malutki, ale on podrośnie troszeczkę jeszcze dla mnie. Będzie fajny pieseczek, będę z nim chodzić na spacerki i tak dalej, i tak dalej. Będę jemu dał zaraz jeść. Pójdę jeszcze do sklepu, kupię, ugotuję troszkę mięska, niedużo, ugotuję. Bo jeszcze on malutki, to jeszcze mleczka kupię, dam mleczka popić. Dam troszkę wody popić przygotowanej, bo surowej nie można dawać, ale przygotowaną trzeba zawsze. I taką letnią, żeby zawsze piesek popił sobie. No i tu będzie latać po podwóreczku u mnie i sobie gdzie chce będzie się załatwiać, się kubki, będzie ogonek podnosić do góry, będzie siu robić i wszystko. I, a jak wyraźnie będzie hał robić pomalutki, wszystko. No i tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.